No dobrze, w ten sposób doszliśmy do drugiego pani męża. Kto to był? On był inżynierem, on był Anglikiem i on był Quaker i on... Tak, no, czyli kontynuujmy o drugim mężu, niech pani powie kilka słów. Czy po ślubie, kto to był, gdzie zamieszkaliście? Tak, no, ja w ten czas jeszcze mieszkałam w tym domu w Cheltenham. I chciałam więcej lokalnie pracować i ja znalazłam pracę dla Siva Gagi, to była szwajcarska firma, jako sekretarka dla jakiegoś tam sales manager. I była dobra praca, ale ja się specjalnie z tym gościem nie myślę tam, się, on był taki troszkę dziwak. W każdym razie i po dwóch, trzech tygodniach ten gość przyszedł do mojego biura, on był na wakacjach i on wrócił z wakacjach i on wiedział, że ja się jakoś tam nie, z tym nowym bossem się nie zgadzamy za bardzo i on z tym chciał rozmawiać. I w każdym razie tak się zdarzyło, że to that became my second husband. To był mój drugi mąż. Tak. Myśmy się poznali and we didn't have a love affair or anything like that, but we became friendly. I on mnie zaproponował, że on potrzebował nową sekretarkę. Ja byłam sekretarką tego accountant i jego sekretarką. Myśmy się zmienili i dla niego zaczęłam pracować i myśmy bardzo dobrze współpracowali. I po roku, mniej więcej cały, tak, przeszło rok to trwało, on mnie zaprosił na Wigilię, nie na Wigilię, na pre-Christmas lunch i mnie przekonał, że it's the obligation of the boss to take the secretary out to dinner, right? Yeah. Także myśmy się tak poznali i po jakimś jeszcze 6 miesiącach to on się przeprowadził do mojego domu, ale he proposed to me i on mówił, ja nie mogę, on miał 6 dzieci, jego żona bardzo katoliczka i on nie chciał he didn't want to put that burden on her. Nie chciał jej skrzywdzić. Tak. I on mówił, że jego rodzina, on po prostu uważał, że to jest jego obowiązkiem, bo on się do tego he promised that. I ona wiedziała, że my jesteśmy razem. I mówił, I can't offer you marriage, but I offer you a commitment for life. I on się do nas sprowadził i nikt o tym nie wiedział, tylko nasz szef. Nikt nie wiedział. I on był bardzo popularny między tymi różnymi innymi sekretarkami i tak dalej. I to była bardzo poważna pozycja, bo on też pracował jako deputy manager and production manager. Zastępca bossa w firmie. Tak, tak. W każdym razie myśmy się probrali w Palomacie. Czyli jednak zawaliście małżeństwo. Tak, tak. I jak się dowiedzieli w pracy, to nie do pomyślenia, ja byłam taka, ja po prostu tego nie mogłam zrozumieć, tylko jedna kobieta, która się wystarczająco dobrze zachowała. Inni byli tacy źli i tacy zazdrośni. Ale to było dla ich szok, to jest zaskoczenie. Tak, że myśmy się pobrali i że oni nie wiedzieli, że my no razem tak, jesteśmy. Tak, to zaskoczenie. Oni po prostu nie chcieli tego uwierzyć. I to było wszystko moja wina. No tak, tak. Znowu pani wina. To znowuż moja wina była, tak? No dobra, i zamieszkaliście razem. A jak rozwód przeprowadził z tą swoją żoną? Gładko, to właśnie było ciekawe, bo po dwóch latach on przyszedł do domu i Mary is we're getting divorced. Oh no, Mary has said to me that we have to wy musicie lepszy
No powiedz po angielsku. Bo teraz nawet nie wiem powiedzieć. Better example. Musimy być lepszym przykładem. Lepszym przykładem dla dzieci, dla moich dzieci i dla ich dzieci. Specjalnie dla tych młodszych i że czas jest, żebyśmy się pobrali. Ja na niego spojrzałam, bo ja mówiłam, oh, isn't it wonderful? Jest, jest cudownie, że możesz teraz, ona się zgodziła na rozwód. I on mówi, nie, nie, ona się nie zgodziła na rozwód. Ona powiedziała, że powinniście się, rozwiedzieli, bo wy powinniście się ożenić, żeby mieć lepszy przykład dla naszych dzieci. Dla ich dzieci, dla jej dzieci i dla naszych dzieci. I moja odpowiedź do niej była, what do you mean? You had to have Mary's permission to marry me? Ty musiałeś mieć jej pozwolenie, żeby się ze mną pobrać. Tak wyglądało. I ja z nim nie rozmawiałam jakieś 2-3 dni. I on... ja jemu dałam... A nie, nie, to była inna jakoś okazja. W każdym razie... I od tego czasu wszystko było w porządku. W porządku. On zawsze... szedł do Mary najmniej 2 razy na miesiąc. Się spotykali z dziećmi, z wnukami i tak dalej. I ona nigdy, ona jeszcze żyje. Ona jeszcze żyje. Ale co chciałam opowiedzieć, jak on umarł? Czy pan pamięta? A to dojdziemy jeszcze może. To było bardzo ciekawe. Tak, dojdziemy może do tego. Czy mieliście dzieci wspólne? Nie, mieliśmy, bo myśmy się zdecydowali, bo ja w ten czas miałam chyba 32 czy coś takiego. Ja miałam 3 chłopaków, on miał 6. I on mówił, on mnie powiedział, mówił, jak ja będę miał coś, 60 coś lat, powiedział, o ile mamy mieć dzieci, to dziecko będzie miało coś 16 czy ileś lat. Mówi, ja sobie nie wyobrażam, żebym miał tej cierpliwości i ja przypuszczam, że mamy wystarczająco. I się na to zgodziłam. Na to zgodziłam. To teraz, to i co, i zamieszkaliście w tym domu, czy potem jakieś zmiany nastąpiły? Nie, myśmy mieszkali tam lata, aż do... Gdzie to było dokładnie, w jakiej dzielnicy? Cheltenham, Beecroft. Beecroft, wiem. Tak. To bardzo dobra taka fajna dzielnica. I chłopacy tam chodzili do szkoły i chodzili do szkoły do Oak Hill. To jest katolicka szkoła, gdzieś tam Pennant Hills czy coś. I w końcu Andrzej, ja wysłałam jego, bo on się często tam były jakieś kłopoty z nim i Olesiem. Ponieważ Andrzej tak szybko on rozmawiał, ale on był taki więcej samodzielny i on był zbyt clumsy, taki on był bardzo zdolny, ale on, ponieważ on nie rozmawiał tak szybko jak inni, ale on był bardzo inteligentny, bardzo stopnie, wszystko w porządku, ale coś tam, i on tak ma Parkinson. W zachowaniu. Tak, on był taki więcej spokojny i ja wiem, że Oleś i inne chłopacy, to oni jego, bo ja, oni, chłopacy byli pod opieką innych ludzi, jak ja musiałam pracować. Także ja się dowiedziałam w końcu, że oni zawsze, i Oleś pod tym względem jest więcej taki, nie wiem, czy jest to słowo, co powinnam używać. W każdym razie, jak Andrzej nie był wystarczająco szybki, he could be a bit clumsy, to oni, they always took it out on him. The last is him or... Tak. Także, bo Oleś jest więcej taki szybszy. Ale Andrzej jest bardzo, bardzo zawsze popularny, także były pewne kłopoty i dlatego ja myślę, że on się lepiej zgadzał z jego ojcem, aniżeli Oleś nie był taki popularny z jego ojcem. Co się pan jeszcze pyta, ja też zapomniałam. No nie, czy długo mieszkaliście w tym domu, czy potem... Tak, myśmy tam mieszkali aż do 1990, tak. To chyba co 18 czy coś lat myśmy byli w małżeństwie, niecałe 20 lat. W każdym razie myśmy się przeprowadzili i ja się tak, teraz ja wiem, co się zdarzyło, bo
Myśmy sprzedali ten, to był mój dom. I on był bardzo hojny, on miał wystarczająco pieniędzy. Ja też miałam dochód też. I jego, jego rodzice pomagali, o ile było potrzebne. Jego rodzice? I tak, bo przez jakiś czas on zmieniał pracę. I on w końcu on pracował ABN Amro, jakiś financial system. W każdym razie myśmy zawsze mieli wystarczająco, on zawsze mówił, twoje pieniądze są twoje pieniądze, moje pieniądze są twoje pieniądze, nasze pieniądze są nasze pieniądze. I on bardzo hojny i on zawsze dopomagał swojej, jego żonie też, jak oni sprzedali ich dom, to on, ja nie wiem ile tam było, ale to dawno temu, to... I teraz ja, wolę. Tak, tak. To w końcu wszystko, on jej kupił apartment, tak dalej, ona wszystko, co potrzebowała, to dostała. I tyle, co ja wiem, on nawet płacił, bo ona miała flat, nie? Mieszkanie. Apartment. I on, bo on wystarczająco zarabiał i ja też zarabiałam. Także jego rodzina też zawsze na gwiazdkę to przyszła, pieniędzy dla niego, dla dzieci i tak dalej. I w każdym razie oni bardzo rzetelni byli i się dzielili. I ja poznałam te dzieci też, od czasu do czasu myśmy się spotykali i myśmy bardzo się zgadzali. Także nigdy nie było żadnych tam. A niech pani powie, no bo on ze środowiska angielskiego i to kwakersi, pani bardziej z polsko-niemieckiego, powiedzmy, jakieś życie towarzyskie mieliście? To było ciekawe, bo myśmy bardzo dużo czasu spędzali sami, ale jego dzieci od czasu do czasu przychodzili i myśmy mieli znajomych, to bardzo blisko, ale it was more professional. Professional. Yes. Nie były to takie stosunki przyjacielskie, nie, bardziej nie. Z polii zawodowej. Tak, były się, on na przykład, ja studiowałam astrologię i byłam zajęta w takich rzeczach, on często ze mną przychodził i ja od czasu do czasu na jego zebrania przyszłam. Ja jestem, że później ja zaczęłam skład i to ja byłam w Booksellers Association i tak dalej i on miał swoje te inżynierskie te rzeczy i inne. Czyli byście zajęci ze parlaczy tak, zawodowo ze swoim, tak, ze swoimi grał, środowiskami. On grał po angielsku. Nawet nie wiem jak mówi. Wie pan te bridge. He was a bridge player. He was a, grał bridge'a. Tak. On był, he was a master bridge player. Aha, także, czyli taki tak, bardzo dobry, profesjonalny prawnik. Także on, to były jego zajęcia i moje było astrologia i tak dalej. Ja ale myśmy, hobby są to. Tak, tak. Ale myśmy się też dzielili, także czyli było wszystko względne. I on spotykał swoje. Ale ja chcę powiedzieć, jak on umarł, bo on zachorował. Mhm. I on był. Ile miał lat? On był 7, 8 lat. On mniej więcej w tym samym roku. On się urodził w 28 roku. Także on, ja nie wiem, on miał 66, jak on umarł. 66. To młody człowiek. Tak. I jego cała rodzina, oni byli po prostu przeszkoczeni, bo wszyscy jakoś do 100 lat żyją. Długowieczni. Długowieczni, a on jednych z najmłodszych, że umarł. I on chorował, on od czasu, ja dwa razy to ja się skontaktowałam z jego żoną i ja mówiłam, słuchaj, on jest bardzo chory, on jest w szpitalu, żeby ona jego, że ona jego by odwiedziła i tak samo u dzieci, bo
po prostu on był bardzo krytycznie chory na nerki, ale to się rozchodziło o thyroid. Tarczyce? Tarczyce i to miało dotyczone było do serca. No, no. I z tego on w końcu umarł. W każdym razie. I w końcu umarł, prawda? Tak. On miał tak, you know, when the blood all drains into the lower aorta. Wylew krwi. Tak, tak. W każdym razie, ale on od czasu do czasu był bardzo chory, ale w końcu on jednak, on zawsze na spacery chodził i tak dalej. I myśmy byli często na wakacjach, myśmy pojechali do Anglii, bo ja poznałam jego rodziców i oni bardzo mnie przyjęli. I do Irlandii, ale to sama pojechałam tam. Do Finlandii? Irlandii, bo na astrologii, bo myśmy razem jechali i w Kanadzie myśmy byli. Także myśmy bardzo, bardzo dobre życie mieli razem. Miło, mile pani wspomina. To ile lat to trwało? Od początku, powiedzmy sobie, jeszcze przed małżeństwem byliście, nie? Chyba tak. 20 lat. A jakie jego stosunki z synami pani? Bardzo dobre, bardzo dobre. Specjalnie Adam miał dużo, dużo pomocy przez niego. Ale Adam jest taki więcej samodzielny, on jest taki rebel. Ale on był bardzo poszkolony, pokrzywdzony, bo jego ojciec, on mi raz mówił, I am a fatherless child. Czyli to do Adama doszło, on wiedział, że ojciec zaprzecza ojcostwa? Tak, bo on po prostu nie chciał jego widzieć, on w końcu jego poznał. Do tego stopnia. Tak, i on miał dziewczynkę, córkę i Oleś mi powiedział, ona się nazywa Krystyna i on mówił, że Krystyna chciała wiedzieć, czy on jest przystojny, czy Adam jest przystojny, bo ona nie chce mieć nieprzystojnego brata. Także w końcu on cię musiał do tego przyznać, bo to tak, przecież. Ale to dużo, dużo szkody nam było. O ja, takie coś to oczywiście, że tak. No i jak pani sobie ułożyła dalej to życie po śmierci męża drugiego? A właśnie o śmierci. To było ciekawe. To jest taka opowieść naprawdę. Ja panu powiedziałam, prawda? Nie pamiętam, czy pan jeszcze pamięta. Co się stało? On zawsze na gwiazdkę, oni mieli piknik razem z tymi wnuczkami i tak dalej. Tak. Bo jednak to była rodzina, nie tak, oczywiście. I się spotykali. I ja zawsze po tym składzie, po Wigilii, te nasze Wigilie myśmy razem spędzali. I ja jestem zmęczona, bo jednak składa dużo pracy. I on zawsze szedł na lunch, na gwiazdkę. I tego dnia on nie chciał iść. Mówi, look, I don't want to go. Mówi, ja wolę być z tobą. Mówi, my się nie chce iść. I myśmy poszli do... Myśmy mieli, jak się mówi, breakfast, rano, śniadanie, Park Royal w Paramacie. I myśmy tam siedzieli i ja mu opowiadam, że ja miałam sen, taki bałagan w domu jest, ja przecież nie mamy bałaganu, ale jakoś siło mi się, że bałagan jest w domu, wszystko trzeba, muszę tam wyciągnąć. Porządek zrobić. I ja mówię, może to skład podnieść do pisku od składu. Ja mówię, może wstąpi mi do składu. Mówię, nie wstąpi mi. Ja będę na wakacjach za tydzień, to o ile tam jesteś. I mówię, po drugie jest asekuracja, oni by go do ciebie zdążyli. I on nie chciał iść. Ja mówię, nie, ty musisz iść, bo jego najstarszy syn wrócił z Europy i z Ameryki, bo on tam był bardzo inteligentni ludzie, on był też jakiś tam inżynierem i on był za granicą przez jakieś 3 lata i to pierwszy rok był, że on był tutaj przy rodzinie na gwiazdkę i ja mówię, Clive is going to be there, ty musisz być na lunch. I on mówi, okej, to ja... On nie chciał iść. Ja rozumiem. W każdym razie i on poszedł i ja...
Ja przecież... Ja... aż pierwszy rok. I ja... ja byłam zmęczona. I ja spałam jakieś godzinę, dwa. I się obudziłam. I to było blisko obiadu. Jest coś 12, 11, 12, 1. I coś mnie wzięło i ja zaczęłam czyścić kuchnię, lodówkę. I modne lodówki, they defrost themselves, tam nie trzeba nic specjalnie robić. Nie? I ja zaczęłam tam szukać pracy w kuchni i zaczęłam czyścić. I on przyszedł do domu coś w 2:30. I on mnie z prezentami, bo dzieci zawsze mieli prezenty dla mnie i tak dalej. On mnie dał te prezenty i on mi podziękował, mówi, że on bardzo dziękuję, że jednak jego namówiłam, że poszedł, bo było bardzo przyjemnie spotkać jego syna i tych drugich. I myśmy herbatę wypili i on grał te military simulations. Tak, tak, gry wojenne. Tak. I ja, okay, I'll go back to the kitchen and you have a rest. I on usiadł, przecież wyłączyłam. Tak, ona wiadomość zostawił. Dobrze, dobrze. I w każdym razie, i on mówi, co ty robisz w kuchni? Ja mówię, o, ja zaczęłam, będziemy mi przecież mieć moich dzieci. I ty wychodzisz z tymi drugimi dziećmi, a jednak trzeba mieć lodówkę. Listen, they defrost themselves. Co ty robisz? Przecież niepotrzebne. Okej, okay. Woman will be a woman. Nie, nie? Myśmy się tak śmieli. I ja poszłam z powrotem i telefon. I jest jego żona. Ja nigdy ją nie spotkałam, ale ja z nią rozmawiałam przez telefon. Przez telefon, ha? I ona mówi, Robert zostawił jego bum bag. Jego... You know, jego... Bum, you know, Torebkę na pieniądze. Torebkę na pieniądze. I jego wszystkie, ten driver's license i tak dalej. I on mówi, ona jedzie z tym synem na krótki spacer, bo oni szukali ABN, żeby pieniądze wyjąć. ATM, żeby wyjąć pieniądze. I mówi, czy mogę rozmawiać z Robertem, bo jednak on będzie chciał mieć tą torbę. I mówi, okej, ja poszłam do Roberta i mówię, słuchaj, oni przejadą, czy będziesz tam za dzień, dwa, czy to jest potrzebne? Mówię, nie, ja chcę moje wszystkie legitymacje mieć przy sobie. I oni rozmawiali i on z powrotem do jego gry tam poszedł i ja do kuchni. I tam dalej czyściłam i może coś 5-10 minut, nie więcej jak najwięcej 50 minut. Ja nie wiem, czy pan rozumie, jak ja mówię, jak się słyszy ciszę. Tak. I ja raptem stałam i ja słyszałam ciszę. I ja myślę, o, ja muszę zobaczyć, co się dzieje. Sound of silence. Sound of silence. I ja poszedłem, i to tylko tak, taki, kilka może nie więcej jak 4 stopnie, krótkie. I tu on leży, siedział w tym fotelu, ale nieprzytomny. No i ja you know, I made him comfortable, you know, I took off his opened his collar and stuff like that. I w tym momencie ja słyszałam, że bo jeden znajomy, on zawsze mnie dopomagał, młody chłopak, on był, bo on bardzo lubił Roberta. I ja słyszałam, że on akurat wracał gdzieś tam. Czyli sąsiad. Sąsiad, tak. I ja słyszałam, że on, ja szybko, ja I called out to him. Zawołałam. I w tym samym momencie jedna
sąsiadka, która była ex-nurse, jak się to mówi w polsku? Pielęgniarką. Starsza pani, słyszałam, że ona przychodziła i ja natychmiast do nich zawołałam i oni przyszli i oni mnie pomogli, specjalnie ta pani. Myśmy jego położyli na floor i Graham, ten chłopak, on do ambulance zawołał i w tym momencie sobie myślałam, o cholera, Mary przychodzi z tym synem. To przyszli? No, bo oni mówili, o, ja rozumiem, że... I to pani ją pierwszy raz widzi w tym czasie. Tak. I ja sobie, o cholera, ja szybko do okna poszłam i widzę, że oni akurat samochodem przyjeżdżają. Ja szybko na dół leciałam i mówię, please hurry up, Robert is in trouble. Oh my God. I oni przyszli i tu ona klęczy ze mną przed nim. Ona mnie objęła. My ręce trzymamy i on umiera. Ale ja przypuszczam, że on w tym czasie już pewno już poszedł. Nic nie mówił. Nic nie mówił. Ja uważam, że on już odszedł, jak ja jego zobaczyłam. Ale to było tylko kilka minut. To nie było godziny. To tak, było, tak, tak. Wszystko może... Pół godziny to wszystko się odbyło. I ten przyjazd tak. żony w takim tak. momencie. I ja natychmiast miałam i Clark, ten syn, troszeczkę tak sam stał w korytarzu, ale on widział wszystko. I ja do niego wołałam i mówię, Clark, what do you want me to do? To był ten, który właśnie wrócił z zagranicy? Tak, to był najstarszy jego syn. I on mi mówił, słuchaj, Regina, ty znasz ojca tak, jak my znamy jego. Ty wiesz, jaki on jest, jaki on ma charakter. I on teraz na pewno już był nieprzytomny, chyba już by najmniej 20 minut do pół godziny. Ambulans przyjechał? O tak, bo oni na nim pracowali, jak myśmy tutaj... Reanimację, tak. Tak. I on nie było żadnej reakcji. I Clark mówił, please, if it is his time to go, o ile to jest jego czas, żeby teraz odejść, pozwól, żeby on odszedł w swój sposób. I do tego czasu ja jestem taka wdzięczna, że tak się złożyło, że jego pierwsza żona i jego najstarszy syn były z nami, jak to się wszystko zdało. Tym bardziej, że nigdy tam nie przychodzili, nigdy tylko to przychodzili, wyjątkowo. Tak. Ja raz spotkałam kilka razy Clive'a, ale jego żony ja nigdy nie widziałam, ale z nią kilka razy rozmawiałam. Ja rozumiem. I to było po prostu, jak się taka rzecz opowiada, myślę, że bardzo opowiadać. Ale to oczywiście tak było. Tak było. I oni odeszli i ja z tym sąsiadem, on mnie wziął samochodem do szpitala i on oczywiście już nie żył. Ja z nim siedziałam może tam pół godziny i wróciłam do domu. I jak przyszłam do domu, to raptem mnie się przypomniał ten sen, bo w domu był bałagan. Nie, bo to cały... I się stworzyło. I to, co ja sobie co widziała pani we śnie. No niestety. No i co dalej? Jak się pani dalej życie układa? A dzieci, chłopaki ile mają wtedy mniej więcej lat? Nie pamiętam. Ale to już dorośli chłopacy. Muszę teraz po palcach policzyć. Andrzej chyba już miał... No tak, ja miałam w ten czas już... 38, ja nie wiem, musiał... To a który rok on umarł? W 1994. A to najmłodszy się, najstarszy się urodził w którym roku? W 60. 66. Ja policzę ile? 32. 44, 54, 55, 56, 87. Ja miałam 60. Pani miała 60. To ten, który się urodził w 66. I to się stało w gwiazdkę, tak? W czym? W gwiazdkę to było. Czyli to było 24 grudnia? Tak, a nie 25. Czy 25.
Christmas Day. Aha. Tak, to o wszystko to znak zaschodu. No i, do, i co, jak dalej się układa życie? No dalej się, i Mary przyszła do mnie na drugi dzień i ja zadzwoniłam do Anglii, do jego rodziców, i, bo ja miałam bardzo dobre stosunki z nimi. I oni po prostu byli zaskoczeni. Ale ciekawe, jak rodziny są, bo oni mieli dwóch synów, Robert pamiętam, jak się nazywa. On był profesorem, my zawsze mówili, he's a concrete chair, bo on był profesorem co do budowania i stali i tak. Budowlaniec, tak. W Leeds, Leeds Academy, o Leeds. Leeds, tak. I ja miałam bardzo, bardzo dobre, jak ja jego mamę spotkałam, jak jego, on z jego ojcem, oni wyszli jednego rana i ja się zostałam w ich domu z jego mamą. I ją mama usiadła mi i mówiła, Regina, I wish to speak with you. I ja mówię, oh my God, teraz się poznali. I ona tak srogo do mnie rozmawiała, i ona mówi, Regina, pamiętaj, że ty jesteś samodzielną kobietą. Nigdy nie pozwól na to, żeby oddać swoją samodzielność. Żeby to było powiatane. Tak. Tak. I bo ona miała, jak ona umarła, to ona dała mi pieniądze. Ona za dużo nie miała, ale jak jego ojciec umarł, ja siedziałam i ja płakałam, bo jak jego testament widziałam, ja byłam pierwsze nazwisko, co było wymienione. Beneficjentów. I jego dzieci. I tu się rozchodziło o spadek, co Robert by dostał. Tak. On podzielił na mnie dokładnie te same sumy, myśmy dostali. Ja jako pierwsza byłam wymieniona. Ten czas jego najstarszy syn i tak dalej, jego 6 dzieci. I jego pierwsza żona, tą samą synę. Wszystkich podzielił rodzinę. A co, bogaty był, majętny? Tak. Ale, no. A to ten profesor, mówimy o nim. Nie, profesor to był brat. To był brat. A czym ten się zajmował? On był... He was one of those company directors that were all over. Czyli jeden CEO. Tak, to oni mieli dobre. Jakaś tam firma... To nie takie istotne, ważne, że... Jakaś tam bardzo znana angielska firma. Angielska firma. Ale oni się niesamowicie elegantnie... Elegancko. Bardzo elegancko zachowali. I bardzo hojnie. I bardzo żytelni, bez to wszystko było... Nie byli małostkowi. Nie, i nie było sztuczne. To było, i nie było sztuczne. Naturalnie się zachowywali. Naturalnie. Dobrze, i co, no, umarł drugi mąż, jak się pani daje układa z synami? Całkiem dobrze. Ja uważam, że oni jakoś... oni bardzo się zgadzali z Robertem. On był przyjacielem dużo ludziom. Ale jedno, co całkiem śmieszne się zdarzyło i to muszę opowiedzieć. To może pan wyłączyć, ale to jest takie pocieszne. Nie, niech pani opowiada. To on przez jakiś czas, bo bardzo dużo zmian ekonomicznych były w tym okresie i dużo firm się zmieniali. I on pracował, to on pracował dla jednej firmy, jak myśmy się pobrali, tak? I on przestał pracować na jednej firmie i on szuka pracy. I myśmy mieli w mieście i myśmy przechodzili koło Central Park. Ja zostawiłam tam samochód i był wieczorem i nas napadli. I on był skaleczony, on był bez pracy może jakieś 3-4 miesiące i znalazł w końcu bardzo dobrą pracę w ABN Emerald, to jakaś holenderska firma, financial firm, bardzo znana.
bardzo dobrą taką international pozycję miał. I w każdym razie, ale przez jakiś czas, zanim on tą pracę znalazł, to on z jednym znajomym pracował. Oni, ten gość sprzedawał komputery i to było w czasie, jak ja miałam Apricot computer i teraz mam an Apple, nie? Także on pisał programy i tak dalej. I w każdym razie on z tym gościem mieli firmę i Trevor był taki bardzo, bardzo przyjemne życie było. W każdym razie oni mieli sekretarkę i oni bardzo dużo pracowali. Ja się interesowałam astrologią, byłam zajęta na rozmaitych tam occasional conference i tak dalej. I on dużo czasu spędzał sam i z Trevor i w każdym razie mieli bardzo przyjemną sekretarkę, ja ją znałam. I ona miała młodego chłopaka, bardzo, miał chyba może coś rok czy dwa latka. I on bardzo lubił małych dzieci. I ponieważ ja zawsze byłam w domu, ale bo myśmy jeszcze żyli w tym paramacie. W każdym razie oni dużo czasu spędzali razem. Pracowali wieczorami, nie sami, nie, ale w każdym razie on się zakochał. Ale tu się było zakochanie, ja rozumiałam w końcu, co się zdarzyło, że ja często mnie nie było. I ja czasami wyjeżdżałam na tam przez weekend, albo nawet od czasu na czas cały tydzień. I ona miała maleńkiego chłopca. I on się... Ja przypuszczam, że on się więcej zajmował tym chłopcem, aniżeli ją. Ale ona widziała tą możliwość. Także oni dużo czasu spędzali i oni też dużo spędzali czasu z tym drugim gościem, co oni razem pracowali. I ja jednego dnia, mi się coś się stało i myśmy wyjechali do Blue Mountains, tam na góry. I on mnie bardzo piękny biżuterię kupił, Navajo Indian stuff. I ja tak bym się, to wszystko dziwne nie było, że on taki hojny. Tak raz, nagle się. Nagle. I on, jedziemy samochodem, on prowadzi samochód. I on taki smutny jest, i tak sobie gram, i sobie, coś tu się dzieje. I raptem coś pamiętam i się cholera, teraz coś się dzieje. I on prowadzi samochód i ja mówię, are you falling in love with Giselle? I on zaczął płakać i mówi, I don't know what to do. Oh, yes. I mówię, well, ja mówię, look, and I will talk about it. Myśmy się dostali do domu. Myśmy nie bo było takie śmieszne do tego. So I set him down, my siedzieli i ja mówię, słuchaj, jak ty sobie myślisz teraz radę? Mówi, ja nie chcę ciebie stracić, ja nie wiem po prostu co zrobić. I don't know what to do. I ja jego usiadłam tam jako taki 16-letni chłopak i ja jemu wytłumaczyłam. Ja mówię, okay, if you marry her, and I know you love this little boy, if you have any more children, he said, I will visit you, I will look after you, I'll do it. I said, look, you're already looking after Mary, you've got six children of your own, you've got three of mine. You won't, you będziesz miał czasu na swoją żonę. I myśmy ja mu oddałam ten pierścionek, ja mówię, I'll give you back the ring, you think about it. I don't want to be without you. And we were, well, it's tough titties, isn't it? It's nieszczęście, ale jakoś tak nie może. Musimy się jakoś zgodzić, jak sobie dać radę. Ja po prostu tak jak rozmawiałam, jakbym miał 16 lat, nie? I on oczywiście, i on był taki, on był po prostu, he was destroyed. Zniszczony, zagubiony. Absolutnie zagubiony. W
każdym razie myśmy się zgodzili, że ja oddam ją gorączkę. I ona dzwoniła do niego. Ja wiem, że tam się nic nie stało. Ona młoda? Ona była coś 10 lat młodsza ode mnie. Co dalej? Ale ja jestem całkiem pewna, że, no, że oni się znaleźli, oni byli w biurze i tak dalej, ale oni prywatnie, there was nothing intimate there. The child was the connection. Ten chłopak był connection. Tak. I to, to się, po prostu mnie to nie raziło, bo ja wiedziałam... Nie dotknęło pani bardzo. Bo ja znałam jego charakter i on był taki przemęczony przez to wszystko, że on po prostu on nie wiedział, co zrobić. I myśmy się zgodzili, że jakoś... I ona dzwoniła do niego. Możliwe, że on przestał tam pracować, tam już tam nie pracował, miał lepszą pracę. I po roku myśmy wyjechali do Lord Howe Island i on, he proposed to me again. Maybe this is for the rest of life. And give you the ring back. I wszystko było w porządku. Także, bardzo fajnie i tak, bardzo dobrze. Ale to było po prostu, i myśmy się o nic nie kłócili. Właśnie, że obyło się bez histerii. Bez histerii. I takie nasze życie było, bo on pod koniec jego życia, on właśnie, bo on od części chodził do Mary. Zamiast chodzić powiedzmy dwa razy na miesiąc, on chodził przeważnie almost every Saturday, zawsze w sobotę. Do tej pierwszej żony. Do pierwszej żony, on na lunch. I jednego dnia on do mnie mówi, no she must be getting very lonely. Ona musi czuć się bardzo samotna, bo ona więc zawsze gotuje pierwszorzędny obiad rano. Nawet jak te dzieci nie są. On nawet chodził, jak przeważnie było, że on widział te wnuki i dzieci, ale oni też mieli swoje własne swoje życie. Rodziny, tak. Także on właśnie chodził, żeby z nią być, bo ona jego potrzebowała. Tak, jako, tak. Bo ona była bardzo prywatna i ja tylko jedno może powiedzieć. On raz mówił do mnie, that rhythm method, pan wie, o co mi mówię, the Catholic rhythm method works very well. I ja tak sobie myślałam, znaczy, że you don't use contraceptives, tak. But you use the rhythm method to you know the fertile period for a woman. Tak. So you do not interfere with that. Tak, ja tak sobie myślałam, chorwa, oni mieli 6 dzieci, czy to znaczy, że się im udało? Że się jeszcze próbują, tak. W tym całym życiu, czy co? I ja, ale ja nigdy nie miałam tej odpowiedzi, żeby nie mógł to powiedzieć. Ale takie było, to było takie, po prostu takie było małżeństwo całkiem idealne, bo myśmy się zgadzali emocjonalnie i duchowo i też materialnie. Finansowo było, nie było problemu. Nigdy nie było żadnego problemu. A on jako Quaker, oni mieli chodził do jego kościoła ich. Tak, tak. Od czasu do czasu. Od czasu do czasu. Ale to było, ja nie wiem, czy pan kiedyś był w takim. Nie. To jest całkiem ciekawe. Myśmy poszli na jak się mówi, wedding. Ślub. Na ślub. Jakichś znajomych, bo pierwszych to myśmy mieli znajomych, bardzo mieli ludzie. I jedna koleżanka moja była i ona z Indii pochodziła, ona była Hindu. I cały Robert mi wytłumaczył, look, you've never been to this before. Mówię, pamiętam, mówi to wszystko, się nic nie mówi, cisza jest i się tam tylko siedzi i się myśli. I od czasu do czasu jakiś tam senior z tych z tego kościoła. Z kościoła coś tam kilka słów mówił. I w każdym razie było jedna para była i to było, that was their marriage.
Ale to wszystko tak jest w bardzo spokojny sposób. Po prostu się, o ile się nie wiedziało, o co się rozchodzi, by się nigdy nie domyślił. A jakieś wesele po to? Też? Tak było, ale to nie było, bo myśmy ich tak dobrze, to było takie prywatne przyjęcie, tak. Ale później oni mieli, ale myśmy tylko były na tym przyjęciu, tak. Na tym przyjęciu, tym oficjalnym. I ta Chinka była z nami, ta hinduska była z nami i ona tak, tak to, she described it beautifully. Ona mówi, well, I don't know whether I would, żebym miała taki ślub. Mówi, ja bym chyba się zaczęła modlić, żeby mogła włączyć telewizję, bo taki spokój, nic nie mówił, to taki spokój i to tylko się mówiło coś, o ile, jak ta para się połączyli, to było jedyne, the only conversation that was on. To oczywiście całkiem taką, nie do myślenia, jak się to widzi. Zupełnie inna uroczystość. Tak, ta koleżanka, jak ona mówiła, well, if that is a wedding, you know. Tak. No, a wróćmy teraz do pani życia po śmierci męża drugiego. O, tak. Jak się ono układa? Jak się układa? No, ja jeszcze miałam ten skład. Czy to było w Paramacie? W Paramacie. A tak, ja zaczęłam ten skład, on jeszcze żył. Ja zacząłem skład żeby Polacy rozumieli, to no, sklep, po prostu sklep. Tak. To ja zacząłem w 80 roku, 88 i Robert umarł 94, także 6 lat żył, jak ja miałam ten sklep. I on był bardzo pomagał. On był zdziwiony, jak ja sobie radę daję. To od razu wykorzystamy moment, żeby powiedzieć, co to jest ten sklep. Tak, co to za, sklep, bo tak. Mówimy o tym wielokrotnie, tak, ale tak. Ci słuchający nie będą wiedzieli, tak, co to wiem, jest. Ja nie wiem, czy to w Polsce się ma. Być może już teraz tak, ja kiedyś nie było. Tak, bo ja wiem, ja znam Polaków tutaj, tak. Co się interesują tymi rzeczami. Interesują się, tak. Oczywiście, bo nawet dużo. Tak. Kiedyś na pewno tego nie było, ale teraz tak. Jestem pewny, że jest to popularny. Po angielsku się mówi... New Age, znaczy, New Age, tak, nowy wiek, bardzo popularny. No, bardzo popularne powiedzenie w Polsce też. W Polsce też, także ja przypuszczam, że to więcej teraz oni mają tak, bo troszeczkę już dali są, aniżeli jak nasze początki w tym byli. Ale ja studiowałam astrologię i numery i tak dalej. Numerologię. Numerologię, ale tu się o to rozchodzi, że cały. The whole universe, wszystko to jest wszystko liczby. Wszystko, wszechświat. Wszechświat jest sumy. Są, sprowadza się do liczb. Do liczb. Do numer. Także dla mnie to nie. I gwiazdy, tu się rozchodzi astronomię. O ile się nie zna astronomię, to nie można robić astrologii. To jest. Także ja się tym zajęłam. A co pani skłoniło do tego? Ja pracowałam dla BHP i oni się szykowali, żeby to były Lysak Brothers. Oni się szykowali tą firmę skończyć, bo BHP dużo zmian się robiło w tym czasie. I ja wiedziałam, że w końcu moja praca się skończy. I ja wystarczająco było pieniędzy i Robert wystarczająco zarobiał i zarabiał. I myśmy się zdecydowali, że ja zostawię, że ja nie poczekam, aż nas wszystkich zwolnią. Także troszeczkę wcześniej z tą pracę skończyłam. I byłam w domu i tam był duży ogród do pracy, także ja dużo tam zrobiłam. Wszystko załatwiłam, malowałam i tak dalej. I zaczęłam ten sklep. I ja teraz wiem, że Robert wiedział, że on... I on zaczął chorować. I ja
wiem teraz, jestem tak przekonana, że on wiedział, że on dużo czasu do życia jego się nie zostało. I on chciał, żebym ja się usamodzielniła. Także on wszystko dopomagał, żebym ja znała się na wszystkim i tak dalej. I on jednego dnia mówił, ty się nudzisz. Ja mówię, tak, ja wiem, ale ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. Ja mówię, coś to do tego przyjdzie. I ja miałam jednego znajomego, to był dr David Phillips, on był bardzo znany na numerologii, ale on był też, miał kwalifikację jako inżynier i on miał aquarium book distributor, to znaczy on miał dużą firmę, która sprzedawała wholesale na książki i tak dalej. Bardzo znany gość, bardzo przyjemny. I jednego dnia ja z nim rozmawiałam, ale co on by radził, żebym ja może mogła się usamodzielnić w czymś. I mówi, no mówi, i on bardzo z tym, ze zdrowiem był zajęty, dietą i tak dalej. On był, on pisał książki. Dietę animologii, tak. I astrologii, to były jego zajęcia. I on mówił, dlaczego ty... I on się pytał, czy ten dom jest oburzony, czy masz pieniądze? Nie, bym potrzebowała pieniądze. I mówił, taki skład by się przydał, bo teraz to jest więcej popularne. I myśmy bardzo dobrym, takim zespanym, ze swojej okolicy mieszkali eleganckiej. I Parramatta to jest bardzo stara dzielnica. I się zawsze mówi, a the Westies, to niby, że są głupi ludzie. Gorszy gatunek. Gorszy gatunek, ale to jest... Wiemy. Ale tak się mówiło. Ale tak się mówiło, my wiemy o tym. I ja się go pytałam, no okej, okay, gdzie by pan mi powiedział, żeby mogłam zacząć? I mówię, no Parramatta. Ja jeszcze pamiętam, jak mówiłem, Parramatta? Takie słowo, ja jeszcze słyszałem, jak to mówiłam. I on mówi, well, there's nothing like that there. To nikt jeszcze taki skład tam nie ma, bo tutaj był taki bardzo słynny skład, to się nazywa Alia. Oni w końcu, teraz oni już nie mają te sklepy, przez jakieś przyszło 10 lat, czy się przestało. I to było Theosophy, to się nazywa Theosophy. Ja nie wiem, jak się mówić. Jak się nazywa? Theosophy. Filozofia? Nie, Theosophy. Znaczy... Jak pan speluje to? T-H-E-O. Znaczy... Tak, ja wiem, ale też ja wiem, filozofia. Filozofia co do Boga. Tak, co do Boga. Po polsku teologia. Nie theology, theosophy. Znaczy filozofia... Ale jak pan speluje? T-H-E-O. Tak, to Theo, Bóg. Bóg, no wiem. I dalej filozofia. Boska filozofia. No, filozofia Boga. I bardzo znane, i to nawet w Indii jeszcze jest, i to oni mieli te sklepy 80-90 lat i w ten czas skończyli to. Teraz już nie istnieje. I to tak, na taki temat. To oni sprzedawali książki, ale to ludzie to nie zrozumią, oni przeważnie mówią, z okult. Ale to nie jest okult, tu się nie rozchodzi. Ja nazywałem to kultem, tak? Okultem. To nie jest okult, to jest okult, to jest po prostu filozofia. I oni bardzo respektują wszystkie religie. Także to nie jest regularny sklep religijny, ale się ma połączenie, się sprzedaje buddyzm, hinduizm, te wszystkie chrześcijańskie książki, te wszystkie różne książki i filozoficzne. Czyli czerpie ze wszystkich religii świata. I stare, i nowe. Także ma się dużo tych z Egiptu i arabskiej i chińskiej. Wszystkie te rzeczy, co się i olejki.
To trzeba mieć dużą, dużą znajomość, dużą wiedzę w tej sprawie, w tych sprawach. No tak, ale jak się czymś się interesuje. Ja nie miałam zielonego pojęcia. Jak pani zaczynała? Ja tylko wiedziałam, że astrologię, ale ja też astrologiczne książki tak samo, ale ja też zaczęłam się interesować astronomią. Chodziłam na zebrania i tak dalej. I czytałam dużo, bo bez czytania, bez poznania tej astronomii, to nie można tego robić. I rozmaite inne książki. No, pan widział moją bibliotekę w domu. Także ja się interesowałam tymi rzeczami i chodziłam na zebrania i byłam tak samo i zajęta, ale w końcu ja to kończyłam, bo to za dużo było do roboty. Ja byłam niby sekretarką, ale mówili mi, że nawet byłam prezydentką, ale nawet nie pamiętam. Ale ja się zajmowałam moją, co do sklepu, przez te bez bookseller, tym sprzedawców. Sprzedawców, to ja chodziłam, byłam też do tego, ale ja chodziłam i studiowałam i byłam zajęta kierowaniem tym kierownictwem tego Astrological Association. Tak. Czyli było takie stowarzyszenie, której pani była członkiem. A coś wspomniała mi pani, że dużo, dużo ludzi w tym stowarzyszeniu? Tak. Dużo. Ale już nie udziela się pani tam. Nie, już się nie udzielam, bo ja zauważyłam, że szalenie dużo zazdrości jest. Ale dlaczego? Rozchodzi, że zawsze ktoś ma jakieś inne wpływy filozoficzne. Na przykład dużo tych ludzi to się zaczęli mieć zajęcie z tych occult. W tych kultach. I to nie służy wszystkim. Także trzeba jednak mieć się... Rozdzielić. I się zaczęło się walczenie i ja zauważyłam, jak się przyłączyć do takich klubów, czy do takich układów, to jak nowy członek, to ci ludzie, co mają jakieś tam, jak się kłócą z innymi ludźmi, to oni biorą tych nowych ludzi do siebie i ja całkiem przez własną głupotę się jakoś zaczęłam się trzymać z ludźmi i w końcu jak ja zrozumiałam, o co się rozchodzi i ja innych znalazłam po całej Australii, bo ja dużo miałam, bo dużo gości z Ameryki myśmy mieli i ja tak poznałam, jak to się wszystko, o co się rozchodzi. I mnie się rozchodziło o tą wiedzę. Mnie się nie rozchodziło, żeby mieć tam jakąś tam, być prezydentem czy władzę, sekretarzem. Czy wpływy, tak. Ja pracowałam, ja wszystko to razem trzymałam i ja wiem, że to dużo czasu mnie zajęło. Ale z tego się dużo nauczyłam, że trzeba się tego trzymać, co jest twoje własne. I jak tam buntują i jak myślą, że ciebie potrzebują, żebyś pomagała tym buntowaniem, to ja się nauczyłam. Kto by pomyślał, że nawet w takim stowarzyszeniu, takie podziały? Nie do zrozumienia. Były wypadki, że ja się musiałam, to jeszcze Robert żył, to mąż jeszcze żył, oni chcieli, tak mi utrudnili tą całą sytuację, że oskarżali mnie o coś tam. Czyli jak wszędzie. Tak. I w każdym razie i Robert mówił, nie, my musimy o to walczyć, bo po prostu ja na to nie pozwalam, że oni, że takie rzeczy opowiadają. W każdym razie myśmy tworzyli adwokata i on zapłacił coś 5 tysięcy. Do tego stopnia? Tak, do tego stopnia. Coś 5 tysięcy dolarów jego kosztowało. Ja nigdy nie mogę zapomnieć, jak pierwszy, jak ja poznałam tego adwokata i ja mówiłam, o co się rozchodzi, on natychmiast mi mówił, please promise me, you will not
Be careful answering the phone. If anything goes wrong, let me know immediately, because we need to protect you. Czyli z tego wniosek, że nawet pani czuła się zagrożona ze strony tamtych ludzi. Tak, bo ja wiedziałam, o co się rozchodzi i co oni tam kombinowali i tu się też odwrócę. Ale myśli pani, że chodziło tylko o wpływy, czy też finanse miały znaczenie? Tak, finanse też. A skąd pieniądze pochodziły? Ze składek członków? Oczywiście. Skończyliśmy na tym, że związała się pani bardzo mocno z tym stowarzyszeniem Society, Astrological Society powiedzmy. I no już teraz pani już nie jest z nimi związana, tak jak pani wspomniała, doszło do wielu nieporozumień. Dla ludzi z boku bardzo byłoby interesujące, jak pani powiedziała, ten sklep, który pani otworzyła w Paramacie. Co tam w tym sklepie się znajduje? No, i skąd pani bierze te materiały do tego sklepu? To od regularnych środków, jak się mówi, wholesale? No, dostawców. Dostawców, tak. No. Poza z Ameryki, no teraz jest troszeczkę gorzej, ale są bardzo dobre agencje australijskie. A są, tak. Oni bardzo mnie pomagają, bo teraz specjalnie z tym COVID, to mniej tych takich sklepów jest, ale ci ludzie, którzy mnie pomagali, to oni mnie znali i oni mnie dopomagali, żeby poznać, o co się rozchodzi. Tu ludzie tak samo też się znają. Ja zawsze mówię, musimy rozumieć, jak się sprzedaje, jak się myśli o kamiszkach, czy to jest, czy złocie, czy to jest ametyst, czy to jest jakieś obojętnie co za mineral, to są wszystko minerały. I w końcu nasze całe ciało jest też to mineralne, także jest połączenie fizyczne, nie tylko filozoficzne. Oczywiście także musimy na dietę uważać, co my jemy, jak to się wszystko przygotowuje. Także mam książki co do czystego życia, ale też astrologię, buddyzm, hinduizm, nawet pewne rzeczy, co by się mówiło straight occult, ale not magic. Do magikę do pewnego stopnia, ale not black magic. To wszystko mogą kupić sobie sami. Ale ludzie przychodzą do mnie, co te produkty i biżuterię i kadzidła. Kadzidła. Także wszystkie takie rzeczy sprzedaję. I statues, statues. Tak, to figura jest do figury. Tak, figury i tak dalej. Ale to wszystko jest połączone z jakimś tam, jakąś albo filozofią, tak, albo tak. z jakim wierzeniem. Dobrze, wierzę, jaką wiarą. Tak. I także, a ja żadnej strony nie biorę, bo to nic nie ma do czynienia, ale ja respektuję, co inni respektują i oni wiedzą, że ja jestem, respektuję wszystkich równie, także ja mam klientów w każdym kierunku, ale zauważyłam, że teraz jest taka sytuacja, że jak ja to zaczęłam, to więcej było filozofia i to, co się uczyli w Europie, to staro, dla mnie to wszystko, można powiedzieć, to stare, dawne rzeczy, ale teraz zmiany są, nie jest tak europejskie, to do Egiptu, greckie, muzułmanie, jak się mówi muzułmanie? Islam. Islam, to wszystkie, i chrześcijańskie rzeczy, inne wiary, inne filozofie, to wszystko jest jakoś zebrane w tym New Age Movement. Tak, New Age Movement. A pogaństwo, czyli okres pogaństwa, wie pani, tysiące lat temu, tak.
gdy ludzie może nie tyle wierzyli w bogów, co w słońce. To oczywiście to nie do tego stopnia, ale jak oni używają te swoje własne, prywatne seanse, to używają to to jest połączone, ale tych rzeczy to ja nie, to można kupić, ale teraz można wszędzie kupić, ale te rzeczy to ja, tych rzeczy ja specjalnie nie zajmuję się. Ale jak przychodzą i rozmawiają o tym, to ja porozmawiam, ale ja nie się włączę do tego i oni mnie respektują, bo oni też się interesują tymi innymi rzeczami i to oni prywatnie się tym zajmują. A niech pani powie, a klienci tego sklepu, to są starzy klienci, czy też nowi, przypadkowi? No, teraz jest tak, że przychodzą dzieci i wnuki nawet. Tak. Tych pierwszych klientów, co zaczęłam 34 lata temu. To czasami te babcie przychodzą z wnukami. Ale teraz zawsze ma się nową emigrację. Tak, tak. To teraz więcej jest islam. I oni kupują rzeczy, które ich interesują, ale kamyszki to jest takie universal, to jest uniwersalne. Oni się wszyscy tych kamyszkami interesują. I to dużo pieniędzy w tym, duże rzeczy i mniejsze rzeczy, to i te kamyszki to można powiedzieć, że co druga, co trzecia osoba jakiś tam kamyszek ma w kieszeni. To jest bardzo popularne. To jest popularne. Ja zawsze tłumaczę, że to jest nasze połączenie do naszego życia, do naszego jedzenia. Na przykład o ile się ma jakieś tam warunki co do thyroid, jak to się mówi, tarczyca. Tak. No, niektóre kamyszki, na przykład tak mówią, rozmawiają o chakras, to są w tej Biblii, to w Book of Revelation, to mówi się seals, the seven seals. To jest dokładnie to samo, jak Hindusi mówią w Arabii. Siódma pieczęć. Tak. Także i tu się o to rozchodzi, że te kolory, które są wymienione w tych książkach i te znaczenia są połączone do tych funkcji naszego organizmu. Także to nie jest jakieś tam zabobonne. Nie, oczywiście. O ile się trzyma tych rzeczy, o ile się rozumie to, to w ten czas można się więcej trzymać do życia, co do tego, co się je. Jak żyć, dieta. Także jest połączenie. I to jest i muzyka też. I te rozmaite olejki, tak jak... Olejki też pani. Tak, mam. I te candles, jak mówię? Świeczki. I muzykę. Teraz to się inne rzeczy sprzedaje. Dawniej to się miało DVDs i... Tak. Także ma teraz inne środki przekazu. Tak, ale to wszystko to sprzedawałam i teraz w inny sposób się przyjmuje nowe produkty, ale tu się o to rozchodzi więcej, że ludzie przychodzą, bo moją filozofią jest, jak się myśli o Jezus, o innych profetach, o innych takich proroka, jak mówię, to wszystkim najważniejsze było, żeby uspokoić duszę ludzie, którzy mają jakieś przeszłość, warunki, które ich męczą, żeby się nie bać.
take away the fear. Tak, o to, tak. Żeby można wyzwolić się od strachu. Tak. To i ja, tyle co ja się znam na chrześcijaństwie co do Jezusa, to było Jezusa obligacją. Obowiązkiem, żeby nas uczyć, żeby nie straszyć duchowo. I jednak jak się tak patrzy nawet na koły, tak tą całą naszą politykę, wszystko się rozchodzi, żeby wszystkich grozić, żeby trzymać. Aha, czyli pani sugeruje, że to są próby zastraszenia społeczeństwa czy ludzi tylko po to, żeby można by nimi łatwiej rządzić. Żeby rządzić i żeby wykorzystywać. Przez rządy tak. Wykorzystywać. Tak, żeby... Krzysztof jest takim zwolennikiem tej tezy od dawna. Czyli jednym z celów tego prowadzenia tego sklepu i tych materiałów, które pani ma, jest to, żeby mógł być kontakt z ludźmi potrzebującymi pomocy, chociażby, tak jak pani mówi, wysłuchania. Wysłuchania. Najczęściej być prawdopodobnie ludzie uzależnieni od narkotyków. A tu się o to rozchodzi, że ja nie wiedziałam, że tak jest, ale to jakoś ludzie wiedzieli, że ja mam ten temperament. Ten dar. Także jakoś to się tak gromadziło na mnie, nie? Dobrze. Okay. Czyli dużo mówiliśmy o tym sklepie i bardzo dobrze, bo to ciekawa historia, niezbyt często spotykana. Niech nam pani powie teraz, jak już się tak zbliżamy powoli do końca, jak się ułożyły losy synów po śmierci drugiego męża? Ja uważam, że Adam więcej stracił przez śmierć Roberta. Ten najmłodszy, tak? Ten najmłodszy, tak. I on, Robert zawsze przy nim stał. I on dużo pomocy potrzebował w każdym kierunku. On przestał, ja tylko chciałam, żeby on miał iść do tej szkoły. Chevalier, to jest bardzo znany. Tak. Chevalier in Bauru. Prywatnej szkoły. Tak, prywatnej szkoły. I on uciekł. Tego, czy pan to teraz? O, choroba. Ja nie wiedziałam. No w każdym razie on, ja go, bo Andrzej tam był i Andrzej bardzo dobrze tam skończył. Oleś tak samo bardzo dobrze tam skończył, bardzo dobre wyniki. I teraz przyszedł czas, że trzeba było coś zrobić z Adamem, bo Adam he got lost, you know, he was losing. Stracił się, trochę stracił kierunek. Tak, stracił kierunek i on chodził do Ołku i jego nauczyciele, raz myśmy byli tam na takim zebraniu i ten nauczyciel był taki, on mówił, nie wiem co zrobić Adam. Mówi, inne chłopacy, to oni, powiedzmy, on ma 50 matematycznych rzeczy do rozwiązania. Adam może pisze 10-20 i nie jest zainteresowany tym. Resztą. Wszystkie dobrze wyliczy, wszystko. I mówi, nawet rzeczy, które on nawet nie był uczony, on sobie daje radę. On mówi, inne chłopaki, to wszystkie pytania są i wszystkie są niedobrze wymyślone. Także on jest bardzo sprytny, ale on albo to jest skoleczenie psychiczne, że on jest bardzo samodzielny, ale on też eksperymentuje. On próbował, on nigdy nie był drug addict, ale on tam próbował różne te rzeczy. I, ale on po prostu, on uciekł z domu i w końcu ja tą decyzję zrobiłam, że on mówił, że on chce iść pracować w
sometimes he's, you know, he just wanted to wander around. To ja się zgodziłam z Robertem, co my zrobimy, jemu kupimy bilet i on wyjechał do Melbourne i tam do pewnego stopnia on później całkiem dobrze się to skończyło. On żył z jedną dziewczynką, jej rodziną i on się uczył i on pracował i on, ale w końcu on to rzucił i on mówił, czy może iść do Londynu. On zawsze dzwonił do mnie i ja mu pozwoliłam, że on by mógł do mnie dzwonić, ja zawsze za to płaciłam i ja z nim rozmawiałam i w końcu ja się dowiedziałam, że on co się tam stało, on miał jakieś, bo ja przypuszczam, że oni jej, tej dziewczynki rodzina, możliwe, że oni chcieli, żeby oni się pobrali czy coś i on nie był na to gotowy. I w każdym razie on dzwonił do mnie i on mówił, że on ja mówię, ale jak się, co ty zrobisz, jak się przyjedziesz? Mówi, nie, ja, I will walk home. I ja mówię, look, go to the Salvation Army. On poszedł do Salvation Army, bo o ile on sobie coś chce, zrobi w swój sposób. On poszedł do Salvation Army i w końcu ja miałam kontakt z nimi i ja im też dałam, ja zawsze pomagałam troszeczkę. I oni się opiekowali nim, zanim on wrócił do Sydney. I w ten czas on tutaj pracował, on z Andrzejem pracował, bo Andrzej miał swoją własną firmę budową, ale Adam jest bardzo sprytny, on jest bardzo zdolny, ale i Robert zawsze mówił, o ile Adam by wykończył normalne kształcenie, on uważał, że Adam jest więcej zdolny i inteligentny, aniżeli te dwie chłopaki. Tak, jakby się zdyscyplinował i skończył, zdobyłby tak, więcej niż tak. Ktokolwiek. Ale tak nie było i tak nie nigdy nie będzie, bo on sobie na to nie pozwala. Także on sobie radę daje. On na przykład, on miał karawan i on tam żył i to absolutnie 100% jemu służyło. To było w Perth. I on nawet jak on pojechał do Perth, to on przez całą Australię przejechał. On pierwszą poszedł, o ile tak by musiało być. On taki ma charakter. Także tam dużo nie ma czasu, żeby się z nim kłócić o coś. Ale on tak jest bardzo zdolny i on byle co jakoś się jemu udaje, ale on nie ma żadnego wykończonego systemu. A jak on uciekł, nie chciał do tej szkoły iść i ja pamiętam, jak ja tego rana, ja byłam przygotowana, wszystko było ubranie i tak dalej. I jego nie ma. I ja mówię, co teraz robimy? I ja pamiętam, ja miałam tego pięknego pieska. Ja siedziałam w fotelu i ten piesek skoczył w ramię i absolutnie 100% prawdy. Ten piesek he put his paws around me i się tak tuli do mnie. Mój mąż Robert stał i on tylko... On był taki zaskoczony, bo ja się oczywiście obawiałam, gdzie on jest, nie? W każdym razie myśmy nikogo znaleźli. Robert zaczął go szukać i znalazł go. I on mówił, że on przyjdzie z powrotem do domu, o ile pozwolę jemu iść do Rudolph Steiner School. Nie wiem, czy to w Polsce coś ma znaczenie. Jakie? Rudolph Steiner School. No. To był taki słynny, on był Austriakiem czy Niemcem. Myślę, że... Rudolph Steiner. Steiner się pisał, Steiner. S-T-I... Ja wiem, jakie jest nazwisko Steiner.
bardzo słynny, trochę filozofia, jest inna filozofia. Na chrześcijaństwie, ale całkiem tak jest dużo wolności i tak dalej. Tak, miała własne szkoły, tak samo jak te, jest jedna inna, że nie pamiętam to słowo, może na to przyjdzie. I to była szkoła, to były studia już czy szkoła średnia? Tak, tak, i oni specjalnie, młodzi się, te szkoły są bardzo dobre dla małych, na małsze wieki. Tak. Ale dla już na starszych to jest już niewystarczające. Specjalnie o ile oni na przykład uczą wszystkiego, że wszystko sam może zrobić tam jeden dyplom skończenia jest, o ile się tobie się uda jakiś tam instrument zbudować czy coś takiego. Bardzo praktyczne, aha, bardzo dobre rzeczy. To jest austriackie czy niemieckie, czekaj, to jest powiązane. Ale w każdym razie. I one tu są z Sydney też takie? O tak, to jest pełno, tak bardzo dużo ludzi jest. Ale tu się o to rozchodzi, że to nie każdemu służy. No jest. I dla Adama temperament to nie służyło. Ale on po prostu, myśmy się na to zgodzili, bo nie było można inaczej sobie rządzić. I on, ale później on mówił mi, ja jemu pozwolowała, żeby on z powrotem do high school. I ja jemu po prostu mówiłam, nie, teraz już jest za późno. O ile on się chce uczyć, on się może prywatnie uczyć, ale żeby jemu pozwolić na to, żeby była to moja odpowiedzialność, to ja po prostu mówiłam nie. Bo on się musiał, o ile on się chciał uspodzielić, to on musiał sobie jakoś wyszukać seksualnego. To jaka jest sytuacja jego teraz? Jego sytuacja teraz jest, że ten cały Caravan Park teraz zbudowali. Tu w Sydney czy nie, nie w Perth? On tam pracował i jemu się bardzo dobrze powodziło. Ale oni wybudowali teraz, skończyli ten cały to i on pracuje, pracował od czasu do czasu dla jednej firmy, która jest storage. Magazyny. I tam on ma wszystkie swoje rzeczy. On jest bardzo, bardzo zdolny. Od czasu do czasu on ma regularne prace, ale on miał wypadek, bo on też brał motorcycles. Jest ta sprawa, to jest, on się spodziewa spadu na to, znaczy odszkodowanie. I on powinien to dostać, bo bardzo skaleczony jest, bo jakiś tam niestety aboriginal i on dużo innego bałaganu narobił ten i on jest w więzieniu ten gość. Także on uszkodził Andrzeja na tym motocyklu i on ma skaleczoną nogę. Ale on zawsze sobie jakoś znajdzie pracę, ale teraz on ma dopomogę. Tak, zapomogę. Ale ja się tam nie... On by chciał wrócić tutaj do... Ale on jest taki... na przykład on się nie zgadza na ten cały COVID, zastrzyki i tak dalej. To jest jedyne, co jego... Anty-COVID. Dużo mamy takich znajomych. Tak. No dobrze. Także to jest Adam, tak? To jest Adam. No, bardzo ładnie to pani opisała. Tak. A dwóch pozostałych synów. Ale Andrzej teraz ma Parkinson's. Andrzej to wiemy, tak. Ale z Andrzejem to też było trudno. Jak ja tak myślę o tym, to jest takie skręckie życie. Skąd się bierze ten Parkinson? Co to w takim młodym wieku? No ale jest. Ja wiem. No, w każdym razie, ale tu się o to rozchodziło, że Andrzej mnie, ja przyniosłam się do jednego składu i Andrzej mnie pomagał z budowaniem tego sklepu. I jednego dnia ja na niego czekam i on nie przychodzi, tak ja do niego zadzwoniłam. I on mówi, ja już nie przychodzę. Ja mówię, dlaczego nie? Ty przecież mówił, że musisz skończyć tą pracę. I on mi powiedział po angielsku, my father
was a bastard. I don't want to have anything to do with anybody that knew my father. Lepiej nie tłumaczyć. No i on się nie zgadzał z... I tak, ja wiem, no tak. I tak dalej. Ale on był tym synem, który był, miał pierwszeństwo do ojca. No właśnie. I on tak, jak on poznał ojca, jak on się zachowywał, on nic nie chciał mieć do czynienia z ludźmi, którzy mieli no to, jakieś połączenie. No to... I on ze mną nie rozmawiał 20 lat. Ja. I on dzwonił do mnie coś niecałe 4 lata temu, ja w składzie w sklepie byłam, jest telefon i mówi, bo angielsku mówię, Andrew. I ja myślałam, że ktoś o nim dzwoni, tak? Bo ja już nie znałam jego głosu. Głos, 20 lat. I on mówił, it's Andrew your son, it's Andrzej twój syn. I ja mówię, and now I understand, ja teraz rozumiem. I ja jego zaprosiłam, on przyszedł do sklepu za 2 dni i ja zauważyłam, że on jakoś, coś w jego chodzeniu. W ruchach. W ruchach, ja zauważyłam, że coś się tam nie zgodziło i on się do mnie przeprowadził. A cały, przez cały ten czas, 20 lat był w Sydney? Tak, był w Sydney, on pracował. On miał swoją własną firmę i z innymi ludźmi też pracował. Jemu się całkiem względnie pochodziło, ale on nie jest taki, on nie jest wykorzystujący. On nie jest taki sprytny. Finansowo on sobie radę dawał, ale jakoś ludzie go wykorzystywali. Był zbyt łatwowierny. Tak. I on zaczął uczyć. Ja uważam, że on już tam coś przeczuwał, że jakoś jego zdrowie nie jest tak odpowiednie. I on skończył to wszystko i on się przeuczył na nauczyciela i on pracował jakieś 2-3 lata, mi się zdaje, gdzieś w Australii, w kraju, znaczy, w country. I to jemu bardzo dobrze służyło, ale w końcu on wrócił do Sydney, bo on się dobrze nie czuł i on tutaj jeszcze dalej pracował. I ja się przeprowadził się do mnie po 20 latach i coś 2-3 tygodnie potem, i on mówił, że on był u specjalisty, i 2-3 tygodnie, jak on ze mną był, to myśmy mnie dostali list, że on ma Parkinson's. I od tego czasu on był ze mną i ja jego... Ale nie miał rodziny żadnej? Nie, zawsze sam był. I on... ja jestem jedyną rodziną i on... i ja jego pielęgnuję i jestem opiekunem, tak. Ale teraz ja jestem, my mamy tutaj ten system NDIS, nie bardzo, znaczy pomagają i oni za wszystko płacą. Aha. I teraz on jest opiekun, bo to jest bardzo, bardzo, on jest duży, on ma coś... No myśmy widzieli go. Tak. I to jest bardzo, bardzo wymagająca rzecz. Ciężko się opiekować. Wymaga dużo pracy przy nim. I ja sobie radzę, ja mam szczęście pod tym względem, nikt nie chce wierzyć, że jestem taka stara i że to mogę robić. Ale w końcu była taka rzecz, że ja się zgodziłam na to, bo myśmy musieli się dowiedzieć, jakie medykamenty jemu służą. I my się nie zgadzamy, żeby on... Ja nie chcę, żeby on tam rozmaite... Bo niektóre rzeczy, co dawają, to... Psychotropowe. To nic, nikomu nie służy. I nie dopomagają. Tak, tak, to ja słyszałam. Także, a teraz on ma dobrą opiekę, ale on przez jakieś 3-coś lata on ze mną był. I on poszedł do szpitala na 6 miesięcy i
twojemu szalenie nie uszkodziło. Tak. Bo teraz przez ten cały COVID, ja nie jestem jedyna, co o tym tak rozmawia. My się wszyscy żaleni, bo ten cały system wykorzystuje tą pomoc oficjalną. Tak. I oni dużo pomocy dostają, ale jak on jest w szpitalu i teraz ten cały COVID, to jest po prostu, jak się mówi, excuse? Wytłumaczenie, że można wykorzystać te wszystkie systemy finansowo. I przez ten cały czas on był w szpitalu, ale nie było żadnych tam warunków pomocy, tylko medycyna i w końcu ja sobie myślałam, co on tam robi, on tam siedzi i nic mu nie pomagają. On żadne, jak ja, w końcu jak ja mogłam jego na wizytę, bo przez COVID to nie wolno było iść. I pierwszy raz jak ja tam byłam, to było po 2 czy 3 miesiącach, myśmy nie mogli nikogo odwiedzać. I ja byłam absolutnie zaskoczona, ja patrzę na jego palce, to jego nie były, i te his toenails, jak się mówi toenails? Po paznokcie, u nóg. U nogi. To ja były może takie długie. Takie długie, czyli w ogóle nie było pieśni. Przez 2-3 miesiące nie były obcinane. Tak ja wszystko to załatwiłam i ja byłam absolutnie zła na to. I ja się pytałam, mówili, że im nie wolno tego robić. Ja mówię, tak, ale że się spodziewa, że są specjalne lekarze. I ale ja bym nawet za to by zapłaciła. Ja mam sąsiada, teraz jest w szpitalu, inwalida, to specjalna osoba przychodziła do obcinania paznokci. Tak, tak. I jak ja się skarżyłam z tymi, ja miałam kłótnie z szpitalem i w końcu się troszeczkę poprawiło, bo było mi wolno iść. Tak, ja więcej dla niego służyłam nawet jak w szpitalu, aniżeli w szpitalu. I wie pan, ja wiem, że pana żona jest z Filipin, tak? Nie, moja żona nie jest z Filipin. Mój zięć jest z Filipin. A. Nie, żona nie, zięć i moje wnuczki są pół polskie, pół filipińskie. A. Mój zięć jest z Filipińczyk. A tutaj są moje wnuczki. Tak, pan mi coś pokazuje, że nie zrozumiałam. Widać, że to... Ale ja, bo ja, tam tyle tych jest chińskich, specjalnie tak. Chińskich. I oni znają angielski, ale oni się uczą nawzajem. Tak. I teraz... Tak, pięknie. No i... Ale oni w taki sposób, w tej całej szpitale, jak oni to robią, oni nawzajem się uczą, oni mają z uniwersytetu dyplom, ale nie mają dużo praktycznego doświadczenia. I pod tym względem, przez jakiś okres, jak ja byłam sama, jak skończyłam pierwsze małżeństwo, to w Beecroft, stary dom starców jest i ja tam właśnie pracowałam, jako pomagałam i ja się tam nauczyłam więcej i była jedna siostra, misjonarka, katoliczka i ona wzięła mnie i mnie zaczęła mnie uczyć, jak się zachowywać z tymi ludźmi. To ja więcej nauczyłam praktycznego opieki aniżeli te obsługi w szpitalu. Dobra, to dobrze, tak. Bo tak. Jak z trzecim synem? Z trzecim, tym Oleś. Oleś, he's a smart ass. Jak to się mówi dokładnie nie przetłumaczę. Bystry chłopak. Tak. Bystry chłopak, ale on bardzo, bardzo zdolny i on też, bo oni, Adam nie ma żadnego szkolenia wyskoczenia, ale Andrzej ma architekturę i building degrees, tak? I potem poza tym jeszcze tam jakieś inne tam praktyczne rzeczy.
i się zaczyna uczyć jako nauczyciel. A Oleś ma science degree i on był też uczycielem. I on w końcu, on pracował dla, jak ten cały Superannuation Commission się zaczęło, to on w Canberra, on pracował dla nich. I z tej pracy to on dostał tą pracę, gdzie on teraz pracuje, to dwóch mężczyzn to zaczęli i teraz tylko ten jeden się dostał i Oleś. I to jest firma, która z Superannuation pracuje i oni też kupili The Money Magazine, to jest jakieś niemieckie tam jest. I teraz jedna firma ich kupiła za duże pieniądze i on jest dyrektorem z research, jak się mówi research? Badanie. Badanie. Także wszystkie te, te i oni też sprzedawają ich własne systemy, jak się wszystko to prowadzi. Oni nie sprzedawają superannuation, ale wszystko ja rozumiem. Superannuation to jest system emerytalny, taki niezależny od państwa. Ludzie sami płacą składki na swoje emerytury. Tak. I on jest dyrektorem, research director. I on bardzo sprytny jest. I on też bardzo ładnie, bardzo dobrze pisze, to ja przypuszczam, że on ode mnie odziedziczył, bo ja całkiem dobrze sobie daję radę z pisaniem, z paść i tak dalej. W każdym razie, jeden z pierwszych, on miał swoją własną kulę i on ma całkiem dobry taki humor. I on mówił, że jak on był młody, bo on o sobie pisał i takie i on mówił, że jak on był teenager, mama się obawiła o niego i on potrzebowała pomoc psychologiczną, to mama jego zabrała do numerologist and astrologer, co zamiast jego wysłać do psychologii. Tak, tak, do numerologa i do astrologa, tak. Ma rodzinę? Tak, on ma jednego syna. Czyli to jest pani jedyny wnuk? Tak, to jest jedyny wnuk. I tak zatem wygląda, że to będzie mój jedyny, nie jedyny. Ale jedna własna widząca znajoma, ona uważa, że Adam gdzieś tam ma dziecko, ale ona niech ona się sama uważa, ta znajoma. Dobrze, kochani. Ja mam wystarczająco kłopot. Będziemy musieli kończyć. Ja myślę, że powiedzieliśmy wszystko. Wszystko, bo ja będę tak, musiał naprawdę. Pan więcej o mnie teraz wie, aniżeli dużo innych. Nie, ale miło się słucha. Ale to są ładne bajki, nie? Nie, to są fajne rzeczy. To całe życie. Całe życie, tak jest, no, tak jest. Ja tam żadnych nic nie skłamałam, to wszystko. No widać, że nie. Ale jednak ludzie do mnie przychodzą. Ponieważ ja taki dostęp mam do takiego myślenia, to ja dlatego oni do mnie przychodzą. Ja, nie, oczywiście, jak widzą, że pani jest otwarta i tak dalej, wysłucha ich.